Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Przed tygodniem w materiale filmowym produkcji Koła nr 4 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Brantford przedstawiona była pomoc, jakiej Kanada udzielała Polakom w walce o odzyskanie niepodległości ojczyzny i w jej obronie po 1918 roku. Dziś chcielibyśmy przypomnieć pomoc świadczoną przez Kanadę Polsce w czasie II wojny światowej poprzez szkolenie wojskowe ochotników, którzy pragnęli walczyć o wolność ponownie okupowanej ojczyzny. W naszej opowieści w formie felietonu wykorzystaliśmy zdjęcia i informacje znajdujące się na wystawie przygotowanej przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów Windsor oraz udostępnione nam przez pana Henryka Niepale, inicjatora upamiętnienia Wojskowego Obozu Szkoleniowego dla Polskich Ochotników Owen Sound. Po wybuchu II wojny światowej zaatakowana przez Niemcy, a następnie przez Związek Sowiecki Polska w ciągu miesiąca przestała istnieć jako niepodległe państwo. Po przeniesieniu się polskiego rządu na uchodźstwie z Francji do Anglii, premier, a zarazem wódz naczelny generał Władysław Sikorski rozpoczął starania o stworzenie Wojska Polskiego w Kanadzie. Po rozmowach z rządem kanadyjskim w kwietniu 1941 roku ustalono, że rząd polski złoży w depozycie 2 miliony dolarów i 400 tysięcy dolarów w złocie dla zabezpieczenia kosztów rekrutacji i szkolenia polskiego wojska. Centrum rekrutacyjne zostało ulokowane w znajdującym się przy granicy z USA, sąsiadującym z Detroit, Windsor, zaś centrum szkoleniowe w miejscowości Owen Sound na półwyspie Bruce Peninsula przy południowo-zachodnim brzegu zatoki Georgian Bay. Rada miasta Windsor przekazała bezpłatnie niektóre budynki dla Wojska Polskiego na biura, ośrodek medyczny czy na koszary dla rekrutów i osobny budynek dla dowództwa. Budynek przeznaczony dla oficerów został nazwany Dom Polski. Przyjęto zasadę, że nabór rekrutów i ich szkolenie przeprowadzać będą oficerowie Wojska Polskiego. I tak 17 lipca 1941 roku do Windsor przybyło 43 oficerów dowodzonych przez generała Bronisława Ducha. Aby dotrzeć z informacjami do jak największej liczby ochotników w Kanadzie, USA i innych krajach, misja rekrutacyjna w Windsor zaczęła wydawać tygodnik Odsiecz. Do zakończenia misji wydanych zostało 35 numerów. Tygodnik informował o sposobie rekrutacji w Windsor i życiu w obozie szkoleniowym w Owen Sound. Przekonywał młodych Polaków, że Polska zostanie wyzwolona, jednak w chwili obecnej potrzebuje wsparcia wszystkich Polaków. W rozsyłaniu pisma do miast w Kanadzie i USA, w których mieszkało dużo Polaków, pomagały organizacje polonijne. Mundury i odznaki noszone przez polskich rekrutów były robione w Kanadzie. Polscy żołnierze nosili tradycyjne rogatywki z charakterystycznym żółtym otokiem przeznaczonym wyłącznie dla rekrutów z Ameryki Północnej. Po przysiędze żołnierze nosili na rękawach naszywki z kanadyjską, amerykańską i polską flagą. Rekrutacja przebiegała dobrze, a wielu ochotników z Ameryki, Kanady i innych krajów zapisywało się do polskiego wojska. Jednakże po 7 grudnia 1941 roku, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny z Japonią, a następnie z Niemcami, Polacy z USA nie mogli już swobodnie wstępować do Wojska Polskiego w Kanadzie. Można ocenić, że tysiące ewentualnych rekrutów zostało skierowanych do armii amerykańskiej lub kanadyjskiej. Mimo wszystko nabór w Windsor zgromadził około 1000 ochotników, którzy podstawowe szkolenie wojskowe przeszli w obozie Tadeusza Kościuszki w Owen Sound, gdzie otwarte tereny wokół miasta pozwalały na zbudowanie strzelnicy, odbywanie ćwiczeń taktycznych, prowadzenie pojazdów, a nawet zajęcia morskie dla kandydatów na marynarzy. Dodajmy, że w Owen Sound trening dla wzmocnienia kondycji fizycznej przed swym odlotem do Anglii przeszła grupa polskich pilotów, wcześniej uczestnicząca w kursach lotniczych w Hamilton. 20 lipca 1941 roku do Owen Sound przybył generał Bronisław Duch, a na początku sierpnia setki mieszkańców miasta witały dużą liczbę rekrutów, z których wielu pochodziło z Detroit, Buffalo i Cleveland. Natomiast 1 września 1941 roku, w drugą rocznicę napaści Niemiec na Polskę, Rada Miasta zorganizowała uroczyste, oficjalne powitanie polskich oficerów i żołnierzy w Owen Sound, połączone z bankietem i przemarszem do miejskiego stadionu, gdzie odbył się występ zespołu folklorystycznego działającego przy Związku Polaków w Kanadzie, a mer Owen Sound wręczył generałowi Duchowi symboliczne klucze do miasta i szpitala przeznaczonego dla polskich żołnierzy. Na uroczystości był obecny także pochodzący z Owen Sound pułkownik Arthur Lepem,
który dowodził, powstałym w 1917 roku w Niagara-on-the-Lake wojskowym obozem szkoleniowym dla polskich ochotników. Po przeszkoleniu w Owen Sound żołnierze zostali skierowani do Anglii, gdzie dołączyli do Armii Polskiej, walcząc później na wielu frontach II wojny światowej za wolność waszą i naszą w szeregach II Korpusu Polskiego 8 Armii Brytyjskiej 1 Polskiej Dywizji Pancernej wchodzącej w skład II Armii Kanadyjskiej i Polskiej Marynarki Wojennej. Po zakończeniu wojny wielu żołnierzy, w tym niektórzy rekruci w Windsor, powróciło do swoich dawnych miejsc zamieszkania w USA i Kanadzie. W Windsor organizowane były z ich udziałem liczne spotkania dyskusyjne dla zachowania pamięci o dramatycznych wydarzeniach wojennych. Wydano publikacje na ten temat oraz medale m.in. o nazwie 2005 Dom Polski, upamiętniające współpracę Kanady i Polski w czasie II wojny światowej. W 2005 roku ówczesny konsul generalny Polski w Toronto Piotr Kownacki odsłonił przy wejściu do Domu Polskiego tablicę pamiątkową ku czci misji rekrutacyjnej Wojska Polskiego w Windsor. O pobycie polskich żołnierzy w Owen Sound do dziś świadczy oryginalny ślad. Wycięty na jednym z drzew przez nieznanego wyjeżdżającego na front żołnierza napis: „Jeszcze Polska nie zginęła, żołnierz Polski pomoże”. 14.04.1942. Drzewo, niemy świadek patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny, stało w lesie niezauważone przez 65 lat do chwili, kiedy w 2007 roku zupełnie przypadkowo odkrył go Ron Savage, dyrektor stowarzyszenia opiekującego się przebiegającym obok miasta szlakiem turystycznym Bruce Trail. Zaciekawiony napisem, odszukał jego treść, a informacje przekazał członkini Towarzystwa Historycznego Grey County Polly Nile, która, doceniając duże znaczenie napisu, doprowadziła do nadania drzewu statusu drzewa dziedzictwa w prowincji Ontario. Odtąd Polish Soldier Tree, symbol walki o wolność Polski, jakiej nie wahali się podjąć ochotnicy z Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, jest pod ochroną. Dowiedziawszy się o historycznej dla Polaków pamiątce, mieszkający w tych okolicach pan Henryk Niepala, syn żołnierza polskiego Wiktora Niepali, uczestnika kampanii wrześniowej, który następnie walcząc w oddziałach ruchu oporu zginął w czasie II wojny światowej, zaprosił do Owen Sound konsula generalnego Polski w Toronto Krzysztofa Grzelczyka, by zapoznać go z wyjątkowym odkryciem i omówić możliwości bardziej oficjalnego upamiętnienia działalności obozu szkoleniowego dla polskich żołnierzy w tym mieście. Podczas spotkania w szczególnym miejscu, w którym wzięli udział konsul Grzelczyk wraz z żoną Jolantą, koordynatorką akcji Polish Heritage Days, zainicjowanej przez konsulat z okazji obchodów stulecia niepodległości Polski, państwo Danuta i Henryk Niepalowie oraz reprezentująca mera Owen Sound Marion Köpke, powstał plan umieszczenia w centrum miasta stosownej tablicy pamiątkowej. Podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 24 listopada w usytuowanym naprzeciw biblioteki publicznej Peace Park, w którym znajduje się pomnik nieznanego żołnierza poświęcony żołnierzom kanadyjskim poległym w I i II wojnie światowej i wojnie koreańskiej. W ceremonii z udziałem pocztu sztandarowego miejscowej placówki Royal Canadian Legion i czterech żołnierzy kanadyjskich ze strony miasta uczestniczyli Mayor Ian Body, członkowie Rady Miasta i Towarzystwa Historycznego wraz z Paulo Nile i kurator miejscowego Billy Bishop Museum Dave Alexander, zaś stronę polską reprezentowali konsul generalny Krzysztof Grzelczyk z małżonką, przebywający na szkoleniu generalskim w Canadian Military College pułkownik Jarosław Górowski oraz grupa osób ze społeczności polonijnej z Owen Sound i okolic. Po odegraniu hymnów Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski oraz wygłoszeniu przemówień okolicznościowych, odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali mayor Ian Body i konsul Krzysztof Grzelczyk, który następnie wraz z pułkownikiem Górowskim złożył pod tablicą wieniec od konsulatu generalnego. A oto treść znajdującego się na tablicy napisu w języku angielskim i polskim. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto pragnie wyrazić swoją wdzięczność miastu Owen Sound za gościnę udzieloną polskim oficerom, instruktorom, lotnikom, marynarzom, żołnierzom przybyłym do Kanady podczas II wojny światowej i odbywającym szkolenie w obozie imienia Tadeusza Kościuszki w Owen Sound. Konsul Generalny pragnie upamiętnić swoich rodaków przybyłych z frontu oraz obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych polskiego pochodzenia, którzy połączyli siły, aby walczyć o wolność Polski i świata. Chwała bohaterom. Owen Sound, listopad 2018.
Jak dowiedzieliśmy się, od maja przyszłego roku do kwietnia roku 2020 w Billy Bishop Museum czynna będzie wystawa poświęcona wojskowemu obozowi szkoleniowemu w Owen Sound. Jeżeli ktoś z Państwa jest w posiadaniu munduru, medali, fotografii lub innych pamiątek związanych z działalnością obozu i zechciałby użyczyć je muzeum na czas trwania wystawy, prosimy o kontakt z redakcją naszego programu pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mailowym.